przeciwnikiem po raz drugi z rzędu reprezentacja Wichrowanców trenera Dobosza. Do końca piąta minuta drugiego
meczu pokazowego i wychowankowie trenera Tomusza strzelają trójkę gola, ponownie wchodzą na prowadzenie, a do siatki po podaniu Jacka Magiery trafia Artur Lenartowski. Dobra,
3 do 2, tylko tam ukazał się na 4 minuty do końca drugiego meczu pokazowego. Tu z boku, pierwszy z boku. Pierwszy mecz przegrali, a drugi chcą wygrać. Wychodzi na to, że jak na razie to się sprawdza. Piotr Bański po raz drugi w tym meczu trafił do bramki UKS-u Raków. 4 do 2 mamy wynik tego spotkania. Jeszcze sporo czasu. Jeszcze UKS będzie chciał coś zmienić w tym meczu. Kończącą mecz